Na górze dzieła największych artystów ostatniego stulecia, na dole historia miasta. Galeria Sztuki Schron w Giżycku oferuje przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Wystawę poświęconą przeszłości Giżycka zwiedzający oglądają w dawnym schronie przeciwlotniczym, który rozciąga się pod Placem Grunwaldzkim. Schron, z tego co wiemy, został wybudowany w 1944 roku. Więźniowie w ilości około 2000 robotników przymusowych, więźniów z Francji, z Polski i z Rosji budowali ten schron i też kilka innych w Giżycku właśnie tuż przed zakończeniem wojny. Z tego co wiemy, bo nawet zgłosił się jeden pan, jak kończyliśmy tutaj renowację tych budynków, na budowę przyszedł i przedstawił się, że jest Niemcem, mieszka w Miłkach i pamięta jako dziecko wyjące syreny i dwukrotnie z matką schronił się w tym schronie przed bombardowaniem. Na uwagę zasługuje również budynek postawiony nad wejściem do schronu. Galeria nie tylko mieści pracę światowej sławy artystów, ale również sama jest dziełem. Do jej budowy użyto materiałów z ruin zabytkowych budowli. Zwiedzający mogą zwrócić uwagę przede wszystkim na okna, drzwi do schronu i zewnętrzne lampy. Jak mówi właściciel obiektu, budowa galerii nieco przypominała wykopaliska archeologiczne. Odkopując te wejścia, no znaleźliśmy kilka artefaktów, jakieś łuski, parę zardzewiałych hełmów. No w zasadzie te schrony były zasypane po wojnie, także odkopując je te 2 lata temu, niewiele można było się spodziewać, że coś cennego znajdziemy. Ale niemniej, no tak jak mówię, znaleźliśmy parę takich zardzewiałych artefaktów i tak eksponujemy w tej pierwszej malutkiej salce, takim łączniku między tymi korytarzami. Wspomniała pani o tych drzwiach. Rzeczywiście, drzwi, które oryginalnie były odkopywane, były bardzo zniszczone, zardzewiałe, że nie dawały się absolutnie do ponownego montażu. A mieliśmy okazję pozyskać te 6 sztuk drzwi właśnie z osiężnicami w bardzo dobrym stanie ze schronu likwidowanego w Toruniu, schron przeciwatomowy. I te właśnie drzwi fundacja zakupiła, umieściliśmy je tutaj, żeby jak najbardziej oddać ducha epoki i te drzwi rzeczywiście robią wrażenie. Przez nie wchodzą ci wszyscy zwiedzający i są w doskonałym stanie. Są wykonane w okresie oczywiście powojennym, ale jak najbardziej spełniają te zadanie drzwi takich szczelnych ze schronu przeciwatomowego w Toruniu. Poniemieckie artefakty i inne eksponaty przekazał galerii giżyczanin Bogdan Makowski. Jakieś odznaczenia, elementy militarne znalezione, pozyskane po wojnie czy z innych jakichś kolekcji oraz własności też mieszkańców Giżycka, którzy przyjechali tutaj do Giżycka po wojnie. Mazurska Fundacja Sztuki Art Progress dysponuje ponad 4000 dzieł sztuki. Część z nich możemy podziwiać w Galerii Sztuki Schron na Placu Grunwaldzkim w Giżycku. Po sezonie turystycznym obiekt jest otwarty od wtorku do niedzieli między 12 a 17.